Witam w kolejnym materiale z paleontologii. Bohaterem dzisiejszego filmu jest Suchomim, który jest rodzajem teropoda z rodziny spinozaurów. Żył w okresie kredy od około 125 do 112 milionów lat temu na terenach dzisiejszego Nigru. Został nazwany i opisany przez paleontologa Paula Sereno w 1998 roku na podstawie częściowego szkieletu z formacji Elrhas. Rodzaj ten znany jest tylko jednego gatunku, Suchomimus tenerensis, gdzie nazwa gatunkowa nawiązuje do wyglądu czaszki tego dinozaura, która przypomina czaszkę krokodyla i oznacza naśladujący krokodyla. Suchomim był dużym teropodem, osiągającym od 9,5 do 11 metrów długości oraz wadze 2,5 do około 4 ton. Jednak warto dodać, że wiek okazu holotypowego jest niepewny, więc nie jest jasne, czy te szacunki są maksymalne. Wąska czaszka Suchomima osadzona była na krótkiej szyi, a przednie kończyny były potężnie zbudowane. Na każdym kciuku znajdowały się olbrzymie pazury. Wzdłuż grzbietu biegł niski żagiel zbudowany z kolców kręgów nerwowych. Podobnie jak inne spinozaury, prawdopodobnie żywił się rybami i małymi zwierzętami lądowymi. Suchomim żył w środowisku rozległych równin zalewowych, obok wielu innych dinozaurów. Skamieniałości Suchomima znajdują się w zbiorach paleontologicznych Muzeum Narodowego Nigru. W przeciwieństwie do większości dużych teropodów, Suchomim miał czaszkę bardzo podobną do krokodyla, z długim, niskim pyskiem i wąskimi szczękami utworzonymi przez rozszerzenie do przodu kości przedszczękowej. Szczęki uzbrojone były w około 122 stożkowe i spiczaste zęby, ale niezbyt ostre i zakrzywione lekko do tyłu. Górna szczęka miała wyraźne załamanie tuż za rozetą. Wystająca w dół wypukła zakrzywiona część szczęki miała najdłuższe zęby z całej czaszki. Dolne szczęki były znacznie wydłużone i wąskie, tworząc sztywną strukturę, gdy ich zęby stykały się ze sobą, wzmacniając żuchwę przed siłami skrętnymi. Szyja była stosunkowo krótka, ale dobrze umięśniona, o czym świadczą silne wyrostki, do których przyczepiane były mięśnie. Suchomim miał znacznie wydłużone kolce nerwowe. Kolce te mogły podtrzymywać niski grzebień lub żagiel ze skóry, który znajdował się nad biodrami. Mięśnie ciężkich ramion napędzały spore pazury dłoni, z których ten na kciuku był największy i osiągał aż 19 cm długości. W 1986 roku zaproponowano dietę rybożerną dla spokrewnionego z nim baryonyxa. Zostało to potwierdzone w 1997 roku. W 1998 roku Sereno zasugerował takie same preferencje żywieniowe dla Suchomima. Oparł swoje sugestie na podstawie budowy szczęk i długich zębów, przypominających zęby rybożernych krokodyli. Odkrycie Suchomima ujawniło, że czaszki spinozaurów były znacznie płytsze, bardziej wydłużone i węższe niż wcześniej sądzono. Wykorzystanie mocnych kończyn przednich i gigantycznych pazurów spinozaurów pozostaje tematem dyskusji. Być może pazury były używane do wyciągania ryb z wody lub rozrywania padliny. Ciało Suchomima nie było specjalnie przystosowane do wodnego trybu życia. Badanie z 2022 roku porównujące gęstość kości Suchomima, baryonyxa i spinozaura ujawnia, że spinozaury prowadziły ekologicznie odmienny styl życia. Sam Suchomim był bardziej przystosowany do polowania na zdobycz w płytkiej wodzie ze względu na puste kości, podczas gdy baryonyx i spinozaur byli w stanie całkowicie zanurzyć się pod wodą, nurkując w poszukiwaniu zdobyczy. Formacja Elrhas składa się głównie z rzecznych piaskowców. Suchomim żył na terenie dzisiejszego Nigru. Warstwy osadów formacji zostały zinterpretowane jako śródlądowe siedlisko z rozległych, słodkowodnych równin zalewowych, o szybko płynących rzek z klimatem tropikalnym, w którym prawdopodobnie występowały sezonowe okresy suszy. To środowisko było domem dla różnorodnej fauny, w tym dinozaurów, pterozaurów, żółwi i ryb. Suchomim współistniał z innymi teropodami z rodzin abelizaurów i karcharodontozaurów. Żyły tam również iguanodonty, takie jak uranozaury oraz zauropody, na przykład nigerzaur. Obficie występowały tam krokodylomorfy. Lokalna flora prawdopodobnie składała się głównie z paproci, skrzypów i roślin okrytonasiennych. Suchomim był jednym z największych drapieżników swojego ekosystemu, a jego odkrycie dostarczyło paleontologom
wielu cennych informacji na temat różnic w codziennym życiu różnych gatunków spinozaurów. To wszystko na dziś, co dla Was przygotowałem. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym materiale. Pozdrawiam, cześć!